Most na wyspę Bolko. Zapewne wiele osób codziennie nim przechodzi na weekendy z rodzinami, ale nikt się nie zastanawiał tak naprawdę, jaka była historia tego mostu. Więc tak, z tego widoku w latach do 1930 most prowadzący na wyspę Bolko został zniszczony podczas ostatnich działań wojennych, a na jego miejsce wybudowano drugi. Ujęcie 1928 roku, prawdopodobnie podczas rozpoczęcia prac przy budowie mostu lat 20. XX wieku. Bardzo dobrze widoczna konstrukcja z bali drewnianych, przygotowująca układanie struktury stalowego mostu lub przeprawa tymczasowa przed wybudowaniem mostu docelowego. W tle po lewej, która już nie istnieje, generalnie jeden komin z niej pozostał, jest to cementownia Grundmann, a w oddali też już nieistniejące kominy cementowni Giesel. W dali po prawej ledwo widoczne kominy cementowni Pringsheim. Kolejne lata 1930-1938 most pieszy na wyspę Bolko, już ukończona kładka. Tak wyglądała barki w oddali, cementownia. Jedynie zachowany jeden komin. Także budowa przebiegała w tych latach. Lata 1939-1944. Widzimy na zdjęciu z niemieckim podpisem DW Auchschen barkę na Odrze na wysokości mostu pieszego na wyspę Bolko, widocznego po prawej stronie, w tle zabudowania pasieki, które już dzisiaj nie istnieją. Generalnie chyba tam jeden budynek się zachował w tle, ale nie jestem pewien. Następnie drugie zdjęcie z podobnej perspektywy, trochę wyżej, lata 1939-1944. Holowniki podczas przeprawy pod mostem pieszym na wyspę Bolko. Po prawej widać złożony komin holownika Radwitz, tle wyspa Pasieka. W 1935 roku wysadzony przez Niemców most dla pieszych na wyspę Bolko. Widok w stronę Pasieki, że widzimy zgliszcza. Nowy most w tym miejscu, sprowadzony jako zezłomowany z Nowego Sącza przez papę Musioła, został oddany do użytku 30 marca 1960 roku. Kronik WFDF.